śluza portu Nowy Świat, śluza portu Nowy Świat, kajak wędkarski Morska TV prosi. Czekamy, jest opcja, że nas nie puszczą. A ja podam chyba pana. Kajak kapitana. O, żeś ty wodę. Zaraz lepsza mgiełka. Słuchajcie, 7 rano lecimy do na Mierzeję Wiślaną. Będziemy się dzisiaj śluzować na Mierzei Wiślanej. No, wygląda to wszystko fajnie, ale no, dużo załatwiania było, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o nasz kajak wędkarski. Zapraszam na film. No i tutaj bardzo dziękuję patronom, dzięki wam idę teraz zatankować samochód. Tak to właśnie wygląda w praktyce, także po prostu dziękuję. Okej. A słuchajcie, kochani, ja nie znalazłem lepszego miejsca na mapie Google, żeby się zwodować. To nie jest ciekawe, to jest słabe miejsce. Na pewno po dzisiejszym dniu będę znał lepsze miejsca. No ale trzeba, nie? Jakąś godzinę drogi kajaczkiem mamy do śluzy. Jak się zwodujemy? O, już kapitana się zgłaszał. Oczywiście nie do nas. Płyniemy dzisiaj pod wiatr do śluzy. Falka jakaś jest, spoko. Natomiast nie wiem, jak się przez te krzaczory przebić. Słuchajcie, musimy zdążyć z tym śluzowaniem. To nie jest tak, że mamy nieograniczony czas, bo w ciągu dnia mamy dwa śluzowania w jedną stronę i dwa śluzowania w drugą stronę. Także trzeba po prostu być na czas. Zapomniałem o kamizelce, ale to wiecie, to jeszcze dobra rzecz, że wrzucając ją do kajaka, pomyślałem, żeby ją wrzucić górą do dołu, żeby ewentualnie, nawet jeśli coś tam mi się zamoczy podczas ładowania, to żeby ona nie odpaliła, nie? Cały czas 5 km na godzinę ciśnie. Także zobaczcie, że ten napęd nożny robi robotę, nie? Bo tam część z was mówiła, że po cholerę coś takiego. Zobaczcie, teoretycznie mógłbym nawet trollingować, ale tutaj jest dosyć płytko. Staram się trzymać blisko tych trzcin, ale mega nie wygląda, bo zobaczcie, tam też mamy te trzciny. To nic nie da, że ja popłynę dalej. Poza tym mamy jakieś żaki postawione. To i lepiej tak się trzymać. Trzymać tutaj tych trzcin, myślę. Dopiero zawiązałem wędkę, tak się rozglądam, co ja jeszcze spierniczyłem podczas tego, no, niezbyt fajnego wodowania kajaczka. Bo wiecie, nasza kamizelka praktycznie utopiona, nie? Bo była w tylnym przedziale. No tam są te dulki wyciągnięte i tam woda sobie śmiga jak chce. W sumie fajnie, bo w tym momencie kajak jest taki niezatapialny, nie? Się przewróci, jak odwrócę go, wszystko wypływa, ładnie jest. Natomiast no nie przywiązałem wędki, nie? Musicie o tym pamiętać. Tu myślę fragment takiego filmiku od Pawła. Mam nadzieję, Paweł się nie obrazi, jak to on się przewrócił na kajaku, no i utopił masę sprzętu, dlatego, bo nie miał tego sprzętu przywiązane jakoś, nie? No, a my się cały czas wolniutko przybliżamy do śluzy. Teraz zagadałem się z wami 3,5 km na godzinę, ale już zaczynam nabijać standardowe tempo. Takie to jest właśnie standardowe tempo, które w tych warunkach, przy tej fali i przy wietrze typowo w twarz, daje nam 5 km na godzinę. Za chwilę nam się w śrubę się coś zakręci i będziemy dryfować, a wtedy to będzie niebezpiecznie. Jakiś jachcik wywoływał śluzę, a oni przed chwilą się otworzyli, tak poza systemem, bym to tak powiedział, właśnie przypuścili kogoś tutaj na zalew. Spróbujemy się wbić razem z tamtym jachtem, tylko żeby to się tak ładnie wbiło, to muszę mega przyspieszyć, bo muszę być szybszy niż jacht. Ja mam 5 km na godzinę, ale myślę, że tyle starczy. Jak się nie wbijemy, to się nie wbijemy, trudno. Ale szybki jest kajaczek i myślę, że taki jachcik z napędem to może mieć ile? 10 na godzinę. Trochę jest dalej od nas.
zaraz chyba wywołam śluzę i powiem, że będę też wpływał. Okej, zbliżamy się. Ta kępa tutaj mnie trochę zmyliła. Dopiero zobaczę tam dalej widać, że jest to wyjście. No okej, musimy to tak okrążyć, ale nie będziemy normalnie wchodzić na bojki, bo to w naszym przypadku jest bez sensu, mamy za małe zanurzenie. Po prostu zetniemy to i jak będziemy na główkach, to będziemy meldować, że jesteśmy. Może nas puszczą. Jest już bliziutko, a ponieważ właśnie wypuścili jakąś jednostkę, więc mają śluzę otwartą w naszą stronę, poza tym z tego co widzę dwa jachty będą wchodzić, więc tak poza systemem jest opcja, że nas po prostu też puszczą, poza tymi standardowymi godzinami. Żeby mieć, no, żeby to się wszystko fajnie udało, warto mieć radyjko, a na kanale 68 słyszymy, jak te jednostki meldują wejście i wyjście. Kapitanat portu Nowy Świat też no, mówi, co się dzieje po prostu. I dzięki temu jesteśmy w stanie no, wiedzieć, na czym stoimy. Czy warto teraz podchodzić, czy jeszcze gdzieś tam grypie się puścić, czy warto podejść i zatrzymować i poczekać po prostu. Na tą chwilę z tego co... Kapitanat Nowy Świat. O, słuchajcie. Kapeli wychodzi chyba. Kapeli. Dobra, my mamy otwartą i śluza otwarta, zielone światło. Można wstrzymywać i płynąć. Miłego dnia. Dziękuję wzajemnie, wszystkiego dobrego. Zobaczcie, czyli ten jacht Kapeli płynął od Zatoki Gdańskiej. Nastąpiło śluzowanie i teraz pozwolili mu wypłynąć tutaj do nas. Zaraz się zameldujemy i poprosimy o to, żeby też wpłynąć razem z jachtami od strony zalewnej. Nie mogę teraz sobie od tak wpłynąć, bo wychodzi jednostka i mógłbym jej zrobić wielkie kuku. Tym naszym ekstremalnie dobrym kajaczkiem, nie? Więc no musimy poczekać. Tam widzimy też jakiś kajaczek. Myślę, że gość chyba też chce przejść. Tak trochę na krzywy ryj. No, no okej, ja nie robię żadnych problemów, słuchajcie. Powinny wszystkie tego typu małe sprzęty przechodzić bez żadnego wcześniej uzgadniania. Natomiast według przepisów oni, jeżeli nie mają radyjka, to powinni mieć asystę. Czyli ktoś powinien no, mieć tam nadsłuch, mieć kontakt z kapitanatem, no i nimi kierować, nie? Kierować krzycząc chociażby do nich, jeżeli to byłaby jakaś grupa. Elektra, kapitanat. Elektra, zgłosza się. I pan jest sobie najbliżej wejścia, prawda? Bo tam jest jeszcze drugi jak pera, ale oni są zdaje się dalej. No tak, troszeczkę bliżej jestem. To dobrze, to można za malutku chodzić. Dziękuję. Spływać za elektro? Tak, można za elektro, śmiało. Kapitanat, kajak wędkarski Morska TV Brasilii. Kajak wędkarski, kapitanat, dzień dobry. Dzień dobry, ja się zabiorę z nimi też. Na razie jestem po lewej stronie, przepuszczę ten jacht pierwszy i wbiję się normalnie w tą wodę, dobra? No dobrze, ma pan jakaś jednostkę sekwencyjną? Nie, kajak jest zgłoszony, wszystko mam na papierze, także dzisiaj byłem zgłoszony jako przejście. No tak, ale powinien tam mieć jakąś łódkę asekuracyjną, na wypadek jakiejś wywrotki czy coś, żeby tam miał pana podejść podjąć wody, bo my takiej możliwości nie mamy. Nie mam, natomiast kajak jest morski, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu. No dobrze, to tak niech pan wejdzie, żeby tam następny jest jachtora będzie wchodził, żeby nie przeszkadzać. Oczywiście. Jeden jacht jest z nami, jeden przed nami. No trzeba byłoby mieć niby tą asystę po to, żeby no nic się nie stało, nie? Tak myślę, że oni po prostu umywają ręce, że jakbym się ewentualnie przewrócił czy coś. No to bo tak jak powiedzieli, nie mają środków, żeby nas podjąć, nie? Co jest zrozumiałe. Tu jest jeden slip, zobaczcie. A tam jest drugi. Teoretycznie docelowo
mogliby mieć jakieś jednostki, które są asekuracyjne. Takie nóż-widelec, nie? Ale tak jest też bezpiecznie. Zobaczcie, tutaj mamy ten most, który się kręci. Tam jest drugi. No i teraz wiadomo, te jachty są wysokie, więc oni wpuszczają nas tu. I za chwilę ten most się przekręci. A tamten się odkręci, jakby można było tak powiedzieć. No i będzie z tego też foto, tam pan foto. Dopływamy do wrót. Zobaczcie, tak one wyglądają. Popłyniemy lekko, wolno. Zobaczcie. Takie niczego sobie. W środku, zobaczcie, puste są. W tym momencie mamy 8 metrów. Czyli tutaj mamy 8 metrów bez dosłownie 20 cm, więc widać, że zanurzenie słuszne. Natomiast zupełnie inna sprawa to jest na zalewie. Tam nie jest za głęboko. Tam cały czas kapitanat portu Nowy Świat patrzą przez lornetki na nas. Pewnie mają niezłą bekę. Tam mam jakiegoś pracownika na nabrzeżu. Podpłyniemy, zobaczymy, co nam ciekawego powie. Ja się złapię i... Dobra? Nie. O! Tego małego niech pan przyłapie. Czego małego? Mały kolor jest. Aha, jest. Nie ma pan trzymać co? No. Na hel? Gdzie tam na hel? 5 razy tu dzisiaj mam film zrobić o przykopie. Tydzień załatwiania, nie? Żeby wpuścili. To pan miał zgodę? Tak. Masz wszystko na piśmie. Pokazać? Może po numerze telefonu? Jeszcze nie wpuszczał, patrz. To pan pokaże. Ale jak pan się tutaj ten, nie? Chyba, że do drabinki. Podpłynąć? Do drabinki to nie już. A to ja im dam, poczekaj. No to oni... O, no właśnie. Jakoś tam kombinacją. A ja podam i dla pana. Proszę. O, widzę, że jakaś pieczątka jest. No wszystko musi być legalnie, to jest telewizja edukacyjna. Dobry. A pan na 1 sierpnia miał tą zgodę, nie? Znaczy ja wczoraj zgłaszałem telefonicznie. Ze względu na warunki atmosferyczne wcześniej nie mogłem, nie? I dostałem zgodę. Dziwna sytuacja bardzo. Dobrze, zaraz muszę tutaj. 800 to jest do pana. Tak, 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 tak. No cały czas. I to jest KPMS 16. Kajak kapitanat. Kajak Moska TV jestem. Jak mi pan Tadeusz, ile ma pan długości? O, to będzie jakieś 4 metry. Dobra, i zanurzenie? 35 cm. A wysokość to ma pan pewnie z metr? No jakoś tak. Dobra, jeszcze jakby pan zdradził ten, co skąd dokąd? No ja z Zalewu Wiślanego, tak, no, co tam jest, Krynica. Idę. Obrócę się i po jakiejś godzinie, jak będziecie śluzować w powrotną stronę, to będę z powrotem wpływał, bo film robimy na kanał Morska TV. Okej, dobra. Sprawdziłem procedury, jak zrobić, żeby legalnie, nie na krzywy ryj, tylko legalnie się tu wbić. To musisz tydzień wcześniej złożyć podanie, taką prośbę o slipowanie, na którą oni mogą się zgodzić bądź nie. I oni normalnie z tobą mailują i wszystko wypytują, dlaczego, po co i w ogóle, nie? Mogą ci nie dać zgody, nie? Mi dali zgodę, tylko że ja miałem taki problem, że ja dokładnie nie wiedziałem kiedy mi będzie tutaj pasować, żeby się wbić tutaj taki kawał. I powiedziałem, że nie jestem w stanie powiedzieć, nie? I w tej zgodzie napisali, że mam jeden dzień wcześniej zadzwonić. I to jest w tej zgodzie właśnie, dlatego on patrzył, że ma zgodę z pierwszego, ale tam jest zaraz napisane, nie? Że ja jeden dzień wcześniej będę tą datę potwierdzał dopiero. Ale wy to na radiu musicie zgłosić i cześć, oni tylko zapisują sobie, tutaj macie spokój.
A i tak się słyszałeś, i tak się spytali o asystę. Ja myślałem, że asystę muszą mieć tylko te kajaki, które nie mają radia. Że wiesz, że no bo wtedy co, musisz być na nasłuchu, co oni do ciebie tam gadają, nie? Ale jak masz radyjko, to po co asysta w tym momencie? Tu fali nie ma, w porcie też wpływasz do portu, nie masz asysty. A to jest tak samo, wiesz, tak jak w porcie, nie? Tam zgłoszenie przed wejściem do portu, 2 godziny obowiązuje według przepisów. Można do nas dzwonić trochę później, jak pan będzie w zasięgu, ale do portu wpływamy dopiero po zgłoszeniu. Tak, właśnie się dowiedziałem tutaj od pana tutaj na brzeżu. Na przyszłość będziemy o tym pamiętać. Jasne, kierownik jednostki powinien się zapoznać z przepisami portowymi przed wejściem. Także ile osób na burcie? No, łącznie 7 osób. Stoimy tutaj przy 15. Pytanie, mamy 3 dzieci, takich 10-12 lat. Czy byłaby szansa, żeby się na drugą stronę złapać? I chodzi o to, żeby te dzieci wyszły tam, mają tą toaletę, co chciałby zrobić, coś takiego. Wie pan co? Ogólnie tutaj przepisy mam takie, że w śluzie nie wychodzimy. Nie chciałby pan wyjść ze śluzy i wejść za chwilę, bo no w śluzie to raczej manewry takie niewskazane. A wysokie nabrzeże, może coś się stanie. Może pan wyjść pod płynem do niskiego? Uwaga, uwaga, kapitan Nowy Świat. Za chwilę nastąpi zamknięcie śluzy. Proszę o ostatnie zgłoszenie na przeprawę w kierunku Zatoki Gdańskiej. Powtarzam, za chwilę brama śluzy zostanie zamknięta. Proszę o ostatnie zgłoszenie w kierunku Zatoki Gdańskiej. Wołamy przed przyjściem, przynajmniej tę godzinę, jak już jesteśmy w zasięgu. Ewentualnie telefonicznie rano się zgłaszamy, że mamy ochotę przejść. My wtedy czekamy i wiemy przynajmniej, że mamy czekać. No i konieczne zawołanie na radio, jak pan wchodzi. No, trzeba się zameldować, że ma pan ochotę wejść i jakie intencje. To tak na przyszłość. Mam nadzieję, że pan zapamięta. Bardzo. Uwaga, uwaga, jednostki w śluzie, kapitanat, Nowy Świat, dzień dobry. Informacja, za chwilę nastąpi otworzenie śluzy. Prosimy wychodzić w kolejności wejścia, nie wyprzedzać. Mamy w śluzie jednostkę napędzaną siłą własnych mięśni. Prosimy na nią uważać. Dziękujemy, zapraszam ponownie. Do zobaczenia z tego wody. Kajak Wędkarski, ja będę czekał na ponowne śluzowanie w drugą stronę, bo tutaj film nagrywam. Zatrzymam się przy punkcie kontroli granicznej od strony Zatoki, okej? Okay? Taka informacja, tam jest miejsce straży granicznej, no to jest tak jakby wyłączone z ruchu. No ma tam 2 godziny, do 14, powiedzmy 30 trzeba być w śluzie, więc można albo dalej stanąć, tam też jest niskie nabrzeże. Albo się pokręcić gdzieś tutaj. Tylko proszę nie w porcie, bo żeby pan nie utrudniał przypadkiem jakichś jednostek. Oczywiście. Teraz mamy 2 godziny. Będę 2 godziny w tym deszczu stał, żeby z powrotem wbić się w śluzę. Tak jak widzicie, to nie jest takie proste. Nie jest to też takie rachu-czachu. Bo to wszystko nie dość, że trwa, to jeszcze no, trzeba no, trochę mieć tych papierów i przydałoby się co najmniej to radio, nie? Żeby móc sobie z nimi po prostu pogadać. Oczywiście płynę teraz nie tą stroną, co trzeba. A to dlatego, że myślałem, że się tutaj zaraz zawinę i przeczekam na po prostu na ponowne śluzowanie w drugą stronę. Ale no nie za bardzo się to udało. Więc już zostanę tutaj ze względu bezpieczeństwa, bo tak jak widzimy, tam co chwilę płyną te jachty, które były ze mną w śluzie. Było ich notabene dosyć sporo. Zapytacie się, jak tam wędkarsko to wygląda. Słuchajcie, ryba jest. Patrzę na ekosądzie. Zapisy rybki są. Tutaj mamy akurat 5,5 metra. Natomiast oczywiście w takich akwenach no, nie można wędkować. Mamy następną jednostkę. I chyba sobie tutaj zatrzymujemy lekko nasz kajaczek. Myślę, że to będzie spoko, jak sobie tutaj postawimy go. I przeczekamy trochę, bo mamy, słuchajcie, mamy 2 godzinki. 2 godzinki mamy do ponownego śluzowania. No to tak to niestety tutaj wygląda. Trochę trzeba odstać. Swoje trzeba odstać, że tak powiem. O, dobra. Ładnie, ładnie. Tylko tym razem trzeba przywiązać kajaczek nieco mocniej. Bo jak nam ucieknie, to będzie raczej
Raczej trochę przykro. Do tego wykorzystam wiosło, już to kiedyś robiłem. Jest wiosło, zobaczcie, rzucę sobie je na brzeg. O. O. W taki oto sposób. Okej. Tylko, że ten sznurek puszczam dołem, nie? Sznurek od tego wiosła puszczam dołem. W sumie to jeszcze taka ciekawostka, na ile to jest też mocny ten sznurek, żeby on wytrzymał nam, nie? No nie wiadomo. Dwa razy go nie dam rady obkręcić. Niestety tylko tak troszkę. Następna rzecz, że mamy, zobaczcie, takie obijacze dosyć duże. I trzeba będzie zrobić niezły krok, żeby tam wlecieć. A jak nie wlecimy, to mamy 6 metrów tutaj głębokości. Dobra, i teraz czekamy kolejne 2 godzinki, żeby się znowu prześluzować w drugą stronę. Nie pytajcie mnie, czy to warto, czy nie warto. Po to jest Morska TV, że była edukacyjna, no i myślę, że to też fajne, ponieważ widzicie, że ten kapitanat fajnie do wszystkiego podchodzi. Bardzo życzliwy jest człowiek, no i nawet zobaczcie, też dał ostrzeżenie takie, że jak wypływaliśmy z tej śluzy, no że jest jeden pojazd napędzany siłą ludzkich mięśni, dokładnie tak, o. No i dobra, jesteśmy od strony zatoki. Ja nie będę tam wypływał z tego względu, że dzisiaj jest duża fala. Mieliśmy tą falę taką męczącą na zalewie, no i a tam pewnie jest jeszcze większa, także nie będziemy wypływać. No a tutaj mamy, zobaczcie, taki oto znak, że na kanale 68 należy się zgłosić. Tutaj też ważna rzecz, słuchajcie, jak już dopływacie, jesteście w miarę blisko, tak, godziny drogi przed śluzą, to już trzeba się zgłaszać i już trzeba ich informować, że jesteście. To jest spowodowane tym, że też czasami oni puszczają, że tak powiem, poza kolejnością. Jeżeli jednostka nie jest za wysoka, że oni nie muszą przekręcać tych mostów, no to puszczają ją wcześniej. To miało miejsce, jak żeśmy wpływali z tamtej strony, to tutaj właśnie jedna jednostka sobie od strony zatoki wpłynęła tam do nas, nie? No, także tak to wygląda. Pada, więc no nie dam rady za bardzo platać dronem, natomiast no wykorzystam kilka filmów, które gdzieś tam są w necie, żeby pokazać wam, jak to wygląda z góry, ale pewnie wiecie, jak to z góry wygląda. Natomiast ważniejsza rzecz to, co trzeba zrobić, żeby w pełni legalnie przekroczyć granicę w śluzie. To nie jest wcale śmieszne, słuchajcie, bo jeżeli macie jednostkę, obojętnie jaką, tutaj akurat stoi Sonar 2, macie jednostkę, która jest zarejestrowana, na której oczywiście macie radio, które jest też zarejestrowane, tam teraz wpływa taka właśnie jednostka, która się meldowała wcześniej, zaraz ona się też zamelduje do kapitanatu i zaraz będą sobie rozmawiać. Cały czas jesteśmy na kanale 68, cały czas słuchamy, co tam się dzieje, żeby być na bieżąco. Natomiast my jako jednostka sportowa, żeby uzyskać zgodę na śluzowanie, musimy spełniać trochę warunków. Jednym takim najważniejszym jest to, że musimy wpierw uzyskać w ogóle zgodę na takie śluzowanie. I zobaczcie, tutaj mamy Urząd Morski w Gdyni, kapitanat portu Nowy Świat. Jest zgoda wydana na to śluzowanie jednorazowe, żeby była jasność. Żeby uzyskać taką zgodę, to musimy wysłać na maila prośbę o to śluzowanie. No i ja w tej prośbie napisałem, że no mam oczywiście ten patent morski, mam radio, mam to pozwolenie na to radio, bla 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 i tak dalej. No i dostałem tą zgodę. Uwaga, ona jest jednorazowa. Natomiast mailując z nimi, nie byłem w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie będę się śluzował, bo oni wymagali ode mnie, żebym powiedział dokładnie, kiedy nastąpi to śluzowanie. Natomiast ja nie byłem w stanie im tej informacji podać, no i oni tutaj tak ładnie napisali. Kapitan portu Nowy Świat wyraża jednorazową zgodę na przepłynięcie i śluzowanie jednego kajaka po wodach portowych portu Nowy Świat na trasie Zalew Wiślany Nowy Port Świat, śluzowanie Zatoka Gdańska oraz powrót na Zalew Wiślany. Jednocześnie informuję, że zgoda jest warunkowa, zależy od natężenia ruchu jednostek o napędzie mechanicznym w rejonie portu Nowy Świat.
No i teraz mamy warunki, których jest, zobaczcie, 13 warunków, które ja muszę spełnić, bo to są warunki przeprawy. Dzień dobry, świat nowy, kajak wędkarski, słucham. No dobra, ja będę wpływać, po prawej stronie, rozumiem, stanąć. A kogo tam pan ma w obstawie, jakąś łódkę? No nie, no według tego, co tutaj mam w tym piśmie, co od was dostałem, to jak mam radio, no to w tym momencie mogę wpływać, nie? A tam nie ma nic o łódce z obstawy? Jest tylko informacja, że muszę mieć obstawę z radia. Tak by pan to. Ciekawe co teraz. Kajak wędkarski, Nowy Świat. Jestem. Wiesz, panu cytuję. Punkt 10. W czasie przejścia przez śluzę wymagany jest asysta łodzi motorowej posiadającej łączność na kanale 68 UKS. Zgadza się, punkt 10? Tak, mam go przed sobą właśnie, też czytam. Czekamy, jest opcja, że nas nie puszczą. Nowy Świat, kajak wędkarski, czekam na decyzję. Jednostka Maga, kajak wędkarski, Morska TV prosi. Tak, zgłaszam się. Słuchaj, potrzebuję asysty, żeby przejść przez śluzę. Mogę liczyć na siebie jako asystę? My będziemy musieli cię jakoś holować, czy jak ma to wyglądać? Nie, po prostu najprawdopodobniej każą mi zacumować koło ciebie i na tym się skończy. Tak, tak, to nie ma problemu. Okej, Nowy Świat. Tak, Nowy Świat odpowiada. Dobra, asystę będę miał od tutaj obiektu, który już jest w śluzie. Czyli od jednostki Maga, tak? Dokładnie. Maga, Nowy Świat. Tak, będziemy asystować. Jasne, czyli gdyby ktoś się stało, tam się przewrócił, coś wpadł do wody, to go wyciągacie wtedy, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak, zgadza się. Jasne, dziękuję. Dobra, słuchajcie, nie jest to takie proste, tak jak widzieliście. Jak nie macie radyjka, to jak tą asystę sobie załatwicie? Raczej słabo, nie? Chyba, że jakoś się dogadacie z kimś, no ale to z drugiej strony jak? No bo zanim jakaś jednostka, wyobraźmy sobie to, mamy jakąś jednostkę, która płynie do śluzy, no nie dacie rady do niej zadzwonić, pomachać jej czy coś, no może pomachacie. Natomiast oni na wam co najwyżej odmachają, nie? No. Natomiast dalej, no jak macie radyjko, to jesteście w stanie poprosić o tą asystę jednostkę, która wpływa. I faktycznie wychodziłoby, że coś takiego trzeba by było zrobić. Czyli podpływacie pod śluzę, jesteście gdzieś tam no, kilometr od niej. Słyszycie na radiu, co się dzieje, że jakaś jednostka wpływa i prosicie ją o asystę. Jeżeli oni się godzą na tą asystę, to zgłaszacie tą jednostkę jako asystę i wtedy no, nie ma problemu, nie? Natomiast w dalszym ciągu trzeba to pozwolenie mieć. Dużo zachodu chyba, co? Żeby tak sobie przepłynąć kajaczkiem śluzem. Też sobie tak myślałem, że jak mi nie pozwolą, no to będę musiał wywalić kajak na brzeg, założyć kółka, przejść się ten kawałek i go tam pierniczyć
da się, ale nie o to chodzi na kanale Morska TV, żeby kajak na kółkach prowadzić, nie? Okej, okay, wpływamy. Zobaczcie, to mamy zielone światło, tam też, a to oznacza, że no po prostu wpływamy. Jakby było tutaj czerwone, to wtedy nie możemy wpływać, bo wypływają jednostki. Natomiast jak mamy dwa zielone, to znaczy, że grodzie są zamknięte i tylko ruch jest z tą stroną. Szerokość śluzy, zobaczcie, 25 metrów. Głębokość, jak mamy na miarach po bokach, mniej więcej 6 metrów. Odpalę echosondę, zobaczymy ile jest. No dokładnie, dokładnie, nawet im nie zamuliło jakoś mocno, bo tak widziałem gdzieś, że jest 5-8 metra tutaj teraz wody i faktycznie 5-8, 5-9 pokazuje echosondę, więc bardzo dokładnie. Gdzie, gdzie? Film nakręcą o przetopie. No. Okej, kolejny raz, śluzy. Zobaczcie, one są w środku puste, nie? Może i dobrze, bo ona w tym momencie jest taka jakby bardziej pływająca, lżejsza po prostu. Znaczy, w sumie ja nigdy nie widziałem, jak grodzie takie dokładnie wyglądają. Zawsze sobie je kojarzyłem jako takie właśnie duże, ciężkie wrota, a te wyglądają naprawdę tak filigranowo, nie? Kajak Morska TV, Nowy Świat, przy 15 będę zacumowany. Tak w razie czego mnie uratujesz, nie? Mamy tutaj 5 ratowników, a 4 kolegów po 10 lat doświadczenia na morzu. Pomimo tego, że masz wszystkie patenty, wszystko, widzisz i tak asystę. A w tamto stronę nie chcesz? Jak już chciałem przed pompowany z Decathlonu tą bojkę. No. Kapitanat Nowy Świat, kajak wędkarski Morska TV, dziękuję ślicznie za przyzwolenie. Przyjmę się po naszej stronie, miłe wydarzenie. To jeżeli chodzi o śluzowanie, byłoby tyle. Jak źle trafimy, czekamy na potęgę. Jak trafimy dobrze, bo cała procedura zamknięcia śluzu, otwarcia drugiej, no i oczywiście odkręcenia tych mostów, no to z pół godzinki trzeba liczyć, nie? Także no trochę to trwa. Czy warte tego, żeby tu przypłynąć i przeżyć to? Średnio. Bardziej jak musicie, to zapraszamy. Dobra, to teraz czeka mnie podróż powrotna. I żeby znaleźć te krzaki, w których się wodowałem. Masakra. Zobaczcie, siatka na siatce. Ale tutaj też są wbite. Wbite te drewniane połąki. Natomiast tu na szczęście nie ma siatki. Pewnie raz ustawiają dalej tam, raz tu. No i tak echosonda siadła. Siadła dlatego, bo no, nie naładowałem akumulatora, ale on był w miarę jeszcze dobry. No ale niestety teraz siada tu palnie. Kurde, jakby go normalnie zalało czy coś. Nie mam pojęcia, co się tam stało z tyłu, bo jest w plecaku tutaj z tyłu w moim siedzeniu. No i tak trochę się zrobiło średnio, bo mam tam oczywiście echosondę, ale mam też koordynaty GPS i wiedziałem, gdzie się budowałem. W tych krzaczorach nie za bardzo widać, gdzie to było i to też wychodzi takie, wiecie, moje niedoświadczenie, bo jak się buduje tego typu sprzęt na takim terenie, to powinienem sobie jakieś punkty charakterystyczne zapamiętać, nie? A z racji na to, że no byłem pobierany, że płynę w końcu na tą mierzeję, na ten przekop, no to sobie tak nie sprawdzałem. I teraz będę krążyć i krążyć i krążyć. Na szczęście kajaczek jest szybki, zwinny,
a w komórce jeszcze zostało 15% baterii. Także szybciutko sobie sprawdziłem na GPS, na komórce, no i 2 kilosy. Coś tam jeszcze jest na środku. Ale tyle damy radę dopłynąć. Wydaje mi się, że to jest tam. A jak nie tu, to ciutko dalej. Czyżby to było tam? Totalnie, słuchajcie, nie widać tego. Ale myślę, że to jest to. Zobaczcie, ja cię kręcę. No nie było tego z brzegu widać. Ale to jest nasz slip. Może był gdzieś lepszy. Dajcie znać w komentarzach, gdzie by można było się zeslipować. Pomijając teren śluzy. Bo tam były 4 slipy. Kochani, chciałbym na koniec podziękować Inforybce za to, że mnie też wspiera. Wy oczywiście raportujcie rybki na Inforybce. Podziękować patronom, dzięki którym mam hajs na benzynę, żeby tego typu rzeczy robić. No i oczywiście wszystkim widzom, bo dzięki temu, że wy to oglądacie, że łapkujecie to, wpisujecie komentarze, to te filmy są gdzieś tam wyżej w tym YouTubie. No i docieramy do większej ilości ludzi. A spocony jestem, tragicznie. Ale to był dobry dzień. Ale cały dzień zszedł. Cześć!